Ceremonia wzniesienia flagi Tajwanu psuje relacje USA i Chin. To Twin Oaks i rezydencja ambasadora Tajwanu w Waszyngtonie. Podczas obchodów Święta Narodowego, tajwańscy oficjele zebrali się tu na ceremonii wzniesienia flagi narodowej. Wydarzyło się to po raz pierwszy od 36 lat na terenie Stanów Zjednoczonych. W ceremonii udział wzięło ponad 100 osób i mocno wkurzyła ona Chińczyków a wszystko przez skomplikowaną sytuację polityczną na linii Tajwan-Chiny. USA twierdzi, że szanuje sposób postrzegania Tajwanu przez Chińczyków, jako jedynie zbuntowanej prowincji. Tajwan jednak jest jak najbardziej po prostu demokratycznym krajem, który nie chce mieć wiele wspólnego z Chinami. Wiele osób mówi, że ceremonia wzniesienia flagi miała tylko przykuć uwagę USA na sprawę Tajwanu, który chciałby być traktowany przez Stany i wiele innych krajów jako niezależny od Chin kraj. Głośny sprzeciw Chińczyków potwierdza tylko jak czuły jest ten ogromny kraj na mały pstryczek w nos od swojego demokratycznego sąsiada.